wczoraj wieczorem krążył koło domu. Zdaje się, że niedługo przyśle spacza. Cieszę się bardzo. To dorodny chłopak. Cóż, Angustias jest zamożną panną, więc musi mieć konkurentów. Żadna z was naprawdę się nie cieszy. Magdaleno, jak możesz? Gdyby on się starał o Angustias jako o kobietę, i ja bym się cieszyła, ale on ma na myśli pieniądze. Angustias? Chociaż Angustias jest naszą siostrą, jesteśmy tu w rodzinie i musimy przyznać, że jest stara i słabowita. Zawsze wyróżniała się wśród nas jako najmniej przystojna. Kiedy miała 20 lat, suknia wisiała na niej jak na kołku. A co dopiero teraz, kiedy ma lat 40? Angustias odziedziczyła cały majątek po swoim ojcu. I teraz, kiedy umarł nasz ojciec i będzie się przeprowadzało podział ziemi, ona jedna stanie się bogatą panną w tym domu, więc musi mieć konkurentów. Pepe Romano ma 25 lat i jest najprzystojniejszym kawalerem w okolicy. Byłoby bardziej naturalne, gdyby był pretendentem naszej 20-letniej Ateli, niż starał się o tę ponurą tajemnicę, która w dodatku mówi przez nos jak jej ojciec. A może właśnie ona się jemu podoba? Nigdy nie mogę znieść twojej obłudy. Na Boga! Czy kury już cię dobrze obejrzały? A cóż ja mam robić według was? Tylko matka cię nie spotka, bo cię wytarga za włosy. Tak się cieszyłam tą nową sukienką. Miałam zamiar włożyć ją, kiedy będziemy jadły z dziewczętami arbuza przez studni. To śliczna sukienka. Żadna nie miałaby takiej ładnej. To najlepiej skrojona suknia z tych, które szyła Magdalena. A co na nią kury? Wysłały do mnie kilka pcheł, które pogryzły mi nogi. Mogłaby się ufarbować na czarno. Najlepsze, co możesz zrobić, to podarować ją Angustias na jej ślub z Pepe Romano. Ależ Pepe Romano nie... Naprawdę nie wiedziałaś? Nie. To teraz już wiesz. To przecież niemożliwe. Za pieniądze wszystko jest możliwe. To dlatego ona szła za żałobnikami i patrzyła przez kratę w bramie. I mężczyzna ten zdolny jest do... zdolny do wszystkiego. Myślę, że żałoba ta przypadła mi w okresie życia, w którym najtrudniej ją przeżyć. Z czasem się przyzwyczaisz. Nie przyzwyczaję się. Nie mogę żyć w zamknięciu. Nie chcę dostać takiej cery, jaką wy macie. Nie chcę, aby w izbach tych moja twarz straciła świeżość. Jutro włożę zieloną sukienkę i pójdę się przejść na ulicę. Chcę się stąd wydostać! Obi, oba, kalabija czepieroma. Obi, 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 oba, kalabija czepieroma. Obi, 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 oba, kalabija czepieroma. Angustias! Angustias!
słucham, mamo. Dziś miałaś upudrować sobie twarz w dniu śmierci ojca? To nie był mój ojciec. Więcej zawdzięczasz jemu, ojcu twoich sióstr, niż własnemu ojcu. Dzięki temu człowiekowi wzrósł twój majątek. To się dopiero okaże. Miej choć trochę przyzwoitości, jakiś respekt. Niech mama mnie puści. Ja chcę wyjść. Wyjść? Dopiero jak ci zetrę puder z twarzy. Strojnisia, kokietka. Teraz możesz wyjść. Co tu się dzieje? Nic się nie dzieje. Jeżeli będą spary o grunta z podziału, to ty, jako najbogatsza, będziesz miała okazję zabrać wszystko. Zamknij buzię na kłódkę. Niech wam się nie zdaje, że ze mną możecie wygrać, zanim nie wyniosą mnie z tego domu nogami do przodu. Ja tu rządzę tym, co moje i tym, co wasze. Adela, czemu nie przychodzisz? Adela? Tej dziewczynie coś dolega. Dolega jej to, co nam wszystkim, nic innego. Wszystkim prócz Angustias. Mnie jest całkiem dobrze. A jeżeli to kogoś boli, to niechaj sobie zdycha. Trzeba przyznać, że twymi największymi zaletami była zawsze piękna talia i delikatność obejścia. Na szczęście niedługo wydostanę się z tego piekła. A może wcale się nie wydostaniesz? Przestańcie, po co takie rozmowy? A przy tym więcej warta uncja złota w szafie niż piękne oczy. To co mówisz, to wchodzi mi jednym uchem, a drugim wychodzi. Tej nocy nie zmrużyłam oka z tego upału. A ja wyszłam do... Wyszłam do patio. Na niebie wisiała czarna chmura i spadło kilka kropli deszczu. To było o 1:00 po północy. Z ziemi buchało gorąco jak z pieca. Ja też się podniosłam i wyjrzałam przez okno. Angustias i Pepe jeszcze stali w oknie. Do tak późnej godziny? A o której odszedł? Po co pytasz Magdalena, skoro go widziałaś? Musiał odejść koło 1:30. Tak? A skąd ty to wiesz? Słyszałam męski kaszel i ten tętkowy. A ja słyszałam, że odjeżdżał tak koło 4:00 rano. To widać nie był on. Na pewno on. I mnie się tak wydawało. Jakie to dziwne! Powiedz, no Angustias, co ci Pepe powiedział, kiedy po raz pierwszy stanął pod twoim oknem? Nic takiego. Co miał powiedzieć? Zwyczajnie rozmawialiśmy. To naprawdę dziwne. Dwie osoby, całkiem sobie nieznajome, patrzą na siebie przez kratę w oknie, jako narzeczeni. Mnie to wcale nie zdumiało. Sama nie wiem, co by się ze mną działo. Przecież jeżeli mężczyzna podchodzi do okiennej kraty, to już dobrze wie o ludzi, których z tym czy owym posyłał do upatrzonej kobiety, że ona mu powie tak. Dobrze, ale przede wszystkim on miał tobie coś wyznać. Naturalnie. I jak ci to powiedział? Tak jakoś... Wiesz, że staram się o ciebie, bo potrzebuję żony dobrej, obyczajnej. I, a że właśnie taka jesteś, więc jeżeli się zgadzasz, to się z tobą ożenię. Czy coś jeszcze mówił? O tak, on mówił cały czas. A ty? Ja bym nawet nie mogła. Serce mi podchodziło do gardła. Przecież pierwszy raz w życiu była sama w nocy z mężczyzną. I to takim pięknym mężczyzną.
jest dość przystojny. Ach, tak to bywa tylko z osobami trochę kształconymi, co tu umieją ładnie mówić. Bo kiedy mój późniejszy mąż, Ewelisto Colin, stanął pod moim oknem, to... To jak było? Było bardzo ciemno. Patrzyłam. On się przybliżył. Powiedział mi dobry wieczór. Dobry wieczór, odpowiedziałam. I tak staliśmy naprzeciwko siebie. Chyba z pół godziny, bez jednego słowa. Zimny pot spływał mi po plecach. W końcu Ewaristo przysunął się blisko. Bliziutko, jakby chciał się przycisnąć między sztachetkami kraty okiennej, wyszeptał. Przesuń się i ty, żebym mógł cię dotknąć. Ach! Myślałam, że idzie matka. Miałbyśmy się spyślać. Cicho, żeby nas nie było słychać. A potem całkiem porządnie się prowadził. Ganiał tylko za szczegółami, które hodował aż do śmierci. Wy, jako panienki, w każdym razie powinniście wiedzieć, że mężczyzna 15 dni po ślubie zaczyna zaniedbywać łóżko dla stołu. I żre, żre, żre. A potem stół dla karczmy. A która żona z tym się nie godzi? Musi życie strawić na popłakiwaniu po kątach. Ty się godziłaś. No, ja dawałam sobie z nim radę. Prawda, że go biłaś czasami? No tak. I raz mu oka nie wyplułem. Wszystkie kobiety powinny brać z ciebie przykład. A, to szkoła twojej matki. Pewnego razu powiedział mi coś, co mi się nie spodobało. Więc zatłukłem wszystkie szczegóły płuczkiem od moździerza. Adela, chodź tutaj, nie trać dobrych nauk. Adela! Czyżbyś nie dobrze spała tej nocy? Zostaw mnie w spokoju. Co za różnica? Czy ja śpię, czy czuwam? Nie wtrącaj się do mnie. Robię ze sobą to, co mi się podoba. Chciałabym stać się niewidoczna. Żebyście na każdym kroku nie pytały mnie, dokąd idę. Dziewczęta! Nie patrz tak na mnie. Jeśli chcesz, dam ci moje oczy jeszcze młode i moje plecy, żebyś nimi wyprostowała swój garb. Ale odwracaj głowę, kiedy przechodzę obok.